Dzień dobry, jestem Alicja Kwiatkowska i w Teatrze w Powszechnym w Radomiu występuję w roli Jean w spektaklu Duchy Conana Doyle'a. O, to było bardzo dawno temu. Myślę, że gdzieś jeszcze w przedszkolu. Albo przed przedszkolem, albo przed narodzeniem nawet. Wtedy gdzieś tam w tych zeświatach, jakby jeszcze nie było, to sobie gdzieś tam siedziałam i myślałam, kim ja mogę być w tym życiu, którego jeszcze nie mam. I pomyślałam sobie, że mogę być aktorką albo aktorem, no bo jeszcze wtedy nie miałam płci ustalonej. tak. No i jak potem już weszłam do brzucha mamy, to i wyszłam, znaczy nie sama, pewnie mi trochę pomagali, ciągnęli mnie za głowę. No to wiedziałam, cześć mama, że ja będę aktorką. To wtedy już wiedziałam chyba. Wpisałam w GPS-ie teatr powszechny. I tu ważne, trzeba było napisać Radom, bo jakbym nie napisała Radom, to bym prawdopodobnie pojechała gdzieś w drugą stronę, na przykład do Warszawy. A tak mi się kiedyś zdarzyło, że jechałam 100 km w kierunku adresu, ale nie wpisałam dobrego miasta, więc... No i tak trafiłam. Jestem Jean. Kobieta świnia. Mam męża, Artura, który tak się składa, że jest światowej sławy pisarzem. Conan Doyle'em zresztą, który stworzył postać Sherlocka Holmesa. I myślę, że chcielibyśmy, żeby ona była nieskazitelna w takim sensie żeby nie była interesowna, żeby tylko była żoną i kochała swojego męża i wspierała go i tak dalej. Ale myślę, że też bardzo w niej mocno jest ukryta taka zazdrość, że stoi w cieniu swojego męża troszkę jednak. Bo jednak jesteśmy ludźmi i jednak to w ludziach funkcjonuje. Takie ludzkie odruchy. No i co? No i teraz może trochę zaspoileruję, ale to ja zabiłam Harry'ego Houdiniego. Więc jakby ktoś miał ochotę obejrzeć spektakl, to lepiej niech nie ogląda wywiadu. Można mnie zobaczyć w Warszawie na Kabatach, w Lesie Kabackim, jak sobie spaceruję. Albo jak jadę z Warszawy do Radomia na trasie. W tej takiej popularnej restauracji z M pomarańczowym, bo tam czasem sobie zgrzeszę. A tak poważnie to można mnie zobaczyć w kilku spektaklach w tym momencie teatrów prywatnych, na przykład w Najsłodszym Owocu, Teatru Skene.
Można mnie zobaczyć też w spektaklu, do którego scenariusz też sama napisałam. Nazywa się Babski Przekręt. To są spektakle komediowe, rozrywkowe, lekkie. I coś jeszcze? I w Miłosnej Pułapce. W Miłosnej Pułapce. Można mnie zobaczyć w całym kraju. Sama praca. Ponieważ jak się jest freelancerem, to docenia się po prostu sam fakt, że ta praca jest. I jak pracuję, to odpoczywam. Się relaksuję. Praca z wyobraźnią, chociaż kiedyś, jak zdawałam do szkoły teatralnej i można było, i nie zdałam za pierwszym razem, i można było sprawdzić, co tam komisja o człowieku napisała w papierach, i poszłam sobie sprawdzić, dlaczego mnie odrzucili. To napisała w rubryce wyobraźnia napisali brak. Że pracuję z moim brakiem wyobraźni i to daje mi dużą satysfakcję. Ktoś coś piłuje. Tak. Właśnie, kiedy mogę sobie odpłynąć, kiedy mogę sobie pofantazjować na temat roli, na temat każdego jej fragmentu, no to mi daje radość, dużą mi satysfakcję.